Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów. Szósty set. Witamy w szóstym secie. W dzisiejszym odcinku cztery szóste, szóstego seta. Witają Państwa Piotr Złok ze studia w Warszawie. I ze studia w Rzeszowie Filip Korfanty. Tym razem nie ma z nami Kuby, ale Kuba cały czas będzie angażował się w rzeczywistość szóstego seta. No ale akurat ominie go temat, myślę, że bardzo nośny, bo... Już dużymi krokami zbliża się najnowszy sezon plus ligi, sezon 20-21. Brutalnie przerwana przez koronawirusa liga w marcu. Powraca. Powraca nieco wcześniej niż w poprzednich sezonach, poprzednich latach z uwagi na brak sezonu reprezentacyjnego. Już 12 września, czy też 11, nie wiem czy to będzie 11, że to będzie piątek, czy w sobotę. Wydaje mi się, że pewnie w piątek jakiś mecz już zobaczymy. 11 albo 12 września startuje. Najnowszy sezon plus ligi. No i my w szóstym secie, podobnie jak w zeszłym roku, chcemy przedstawić Wam wszystkie drużyny ligi. O każdej drużynie będziemy mieli jedno nagranie. Mniej więcej w pół godziny postaramy się zamknąć, żeby opowiedzieć Wam o tym, jakie zmiany zaszły w klubach, czego można się spodziewać po poziomie gry drużyn, jakie można oczekiwania mieć względem każdej z drużyn, które transfery będą transferami gwiazd, które transfery mogą być jakimiś zawodami, no i oczywiście też jak, jak poprzedni sezon przebiegał dla każdej z drużyn, krótki rys historyczny, no i będziemy startować w takiej kolejności od Beniaminka, czyli Stalinysa, aż w górę tabeli, czyli potem Resowia Rzeszów, czyli trzynaste miejsce w poprzednim sezonie, Kuprum Lubin, Kuprum Lubin. Tak, MKS będzie i tak po kolei każdego dnia będziemy mieli taki jeden dzień z każdą drużyną na naszych social mediach, na Twitterze, na Facebooku będziecie mieli okazję też się wypowiedzieć. W ankietach, kilka rzeczy po prostu przygotowujemy, żeby jak zwykle umilić wam to przygotowania, no i żebyście mogli w razie czego odwołać się do naszej, wydaje mi się, jakiejś tam przyzwoitej, przynajmniej wiedzy merytorycznej. A propos tego, jakie zmiany w tych wszystkich klubach nastąpiły, no i w zasadzie z czym tę plus ligę się będzie w tym sezonie jadło. Myślę, że sezon zapowiada się przepysznie. Przepysznie się sezon zapowiada. Mam nadzieję, że zaczniemy go i skończymy wtedy, kiedy sobie tego to sobie zaplanowaliśmy, a nie, że będą jakieś dodatkowe atrakcje z koronawirusem związane, ale w no. tym na razie się może nie kłopoczmy. Zacznijmy od początku zgodnie z programem, który zaproponowałeś, stalny zapowrót do Plusligi po 15 latach. Tak, Kawałek pustej karty, ale to co działo się wcześniej, Piotrze? A, no właśnie, tak wypada wspomnieć o tym, że jeszcze w czasach przed Polską Ligą Siatkówki Stalnysa to nie była drużyna przypadkowa, to byli medaliści mistrzostw Polski. Oni gdzieś tam się wstrzelili w teł, ten okres dominacji AZS-u Częstochowa i Mostostalu Kędzierzyn-Koźle,

Więc w tych czasach przed Plus Ligą, polską ligą Siatkówki w zasadzie Stal Nysa była na pewno w ścisłej czołówce. No i jeszcze w sezonie 97-98 brąz mistrzostw Polski. Jeżeli chodzi o samą historię PLS-u, no to Nyssa już niczym się specjalnym nie zasłużyła. Pięć sezonów od początku ligi od 2000 roku do sezonu 2004-2005, w którym to spadli do pierwszej ligi. No i tak jak wspomniałeś Filip, 15 lat oczekiwania w Nysie. Kibice, no myślę, że stęsknili się za tą najwyższą klasą rozgrywkową. Myślę, że zdecydowanie to, co się zmieniło w Nysie, oprócz tego, że zmieniła się po zeszłym sezonie, zeszłym sezonie Liga, w której ten, ta drużyna będzie występować, to jeszcze będzie to nowa hala. Na pewno ciekawy obiekt i warto o tym wspomnieć. No i zmienił się trochę skład, o którym może też lekko byśmy wspomnieli, bo Nieczęsto zdarza się, żeby Bartosz Kurek spadał z ligi. Tak. Skład zmienił się, powiedziałbym, drastycznie. Tych postaci, no cóż, no 15 lat minęło swoją drogą. Ty już wtedy jakieś zainteresowanie siatkówką przyjawiałeś, Filip? Czy, czy jeszcze za, za wcześnie? Nie, nie, nie. Ja jeszcze nie widziałem chyba Stalinista na poziomie. Najwyższym mi... w Polsce, Wydaje... nie ja, przypominam sobie nie tego. Wiem, nie wiem, czy w Hali Urania miałem okazję oglądać Nysę, no, ale na pewno to już były jakieś tam moje początki zainteresowania siatkówką. No i właśnie wracając z tego składu, e, tata Kurek i syn Kurek, wtedy kilkunastoletni młodzieniaszek Bartosz Kurek, no, samo to, że nastolatek wchodzi do ligi, jest jakąś tam sensacją i pokazuje skalę talentu, no, sami dobrze wiemy w którym miejscu jest Bartosz Kurek, jaki poziom sportowy prezentuje i, i, i co potrafi, no ale wtedy dopiero zaczynał no i grał ze swoim tatą, no to myślę, że to takich historii zbyt wiele w siatkówce nie było, no w Plus Lidze to w ogóle. Hmm. To, 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 to na pewno, żeby ojciec z synem się spotkali, to sobie innych takich historii w ogóle nie przypominam, ale też jeszcze kilka innych postaci z tamtych lat można by skojarzyć. Chociażby Jarosław Maciończyk, który do dzisiaj chyba jeszcze gra w, w pierwszej lidze, jeśli nie mylę, w którymś zespole. skojarzę hmm. Michała Kaczmarka, który później grał w Asseco jeszcze. To już były te czasy, kiedy ja się... Tym sportem interesowałem, więc to akurat jego poster dobrze kojarzę. Tak. E, Artur, 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 Artur Augustyn, a też jeszcze z tych takich relacji ojcowsko-synowskich, to e, tata Kwasowskiego, e, przyjmującego GKS u Katowice. Rafał, Kwa Rafał Kwasowski. Rafał Kwasowski w tamtej drużynie na, na Libero. No i tamten sezon 6 zwycięstw, 21 porażek, spadek do pierwszej ligi. No i te 15 lat na pewno musiało się dłużyć, w szczególności, że Nysa w tej pierwszej lidze um, udawało, na pewno była często w czołówce. Udawało, udało jej się nawet wygrać w sezonie 2011-2012, natomiast no niestety padli wtedy ofiarą tego, że Plus Liga akurat w tamtym sezonie była zamknięta, czyli w zasadzie nie wpuszczano nikogo do... Do to plus ligi i wtedy już nie pamiętam, to albo AZS Częstochowa, albo AZS Olsztyn zajęły ostatnie miejsce, no ale utrzymały się zgodnie z zasadami ustalonymi, że po prostu żadna z drużyn nie spadała, więc byli w czołówce. Było miejsce pierwsze, było miejsce drugie w sezonie 2014-2015, było miejsce drugie w sezonie 2018-2019 no i w końcu po tym, jak już ta liga została. Odblokowana. Wisła Bydgoszcz spada z plus plusligi po poprzednim sezonie, no a w jej miejsce Stalnysa. A myślisz, że to zmiana na plus z punktu widzenia też takiego, powiedzmy, rangi siatkówki w mieście i ośrodka jako takiego na mapie? Myślę, że na pewno. Myślę, że na pewno dużo większe zainteresowanie będzie wzbudzać ten klub, występując na poziomie plus ligowym gdzie. Mieszkańcy Nysy będą mogli oglądać największe gwiazdy siatkówki. No i aniżeli to, co było wcześniej, czyli kilka lat występu na tym samym szczeblu rozgrywek, gdzie e, a, aż takich emocji to raczej nie wzbudzało. Na pewno jest to duże osiągnięcie siatkarzy z Nysy, zwłaszcza, że tak jak powiedziałeś, oni drugie miejsce zajęli jeszcze sezon wcześniej w pierwszej lidze i wtedy. Dość moim zdaniem niespodziewanie ulegli w finale e, ślepskowi suwałki. Wtedy to były ślep Suwałki bez chyba malu w nazwy w nazwie, I, ale to jednak mm, duża nas suwałka awansowała. Na no, ostatnim razem w poprzednim sezonie zdecydowane zwycięstwo w pierwszej lidze, tylko cztery porażki w sezonie zasadniczym i można było świętować powrót po 15 latach. Co się zmieniło w składzie, bo chyba do tego przejdziemy. Tak, no i z, ale zanim do tego przejdziemy najpierw dżingielek, więc poznaliście rys historyczny. Wiecie, że Nysa czekała bardzo długo. Bardzo długo czekali kibice. Ja osobiście też ostrzę sobie zęby na atmosferę w hali w Nysie, bo hala ładna, o czym już wspomniałeś, ale, ale też kibice żywiołowi i myślę, że dużo kolorytu wniosą. To jest jedna z takich właśnie historycznie mocnych ekip jeśli chodzi o trybometr. nyski kocioł takie tak, pojęcie funkcjonuje tak nyski kocioł już ta hala nie jest tak mała jak kiedyś gdzie faktycznie no, można było mówić o tym kotle gdzie to były po prostu też hale gabarytowo dużo mniejsze więc i ten 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 hałas niósł się dużo bardziej ale o kibicach myślę że jeszcze przyjdzie pora w trakcie sezonu mam nadzieję że kibice Nysy pokażą że naprawdę potrafią no, zrobić taki hałas, który sprawi, że przyjezdnym e, nogi zadrżą. No a aspekty sportowe e, zadbają zawodnicy, o których za chwilę. Szósty set. Mm, no i właśnie, tak trochę się zaciąłem na sam początek, bo w, 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 wydaje mi się, że jakbym miał zestawiać e, transfery, które. No, zorganizowała nysa. Jeżeli miałbym zestawić tych zawodników, którzy do, trafili do drużyny nysy i zestawić ich z tym, jak na przykład wyglądali zawodnicy, którzy dołączyli do ślepska suwałki, to wydaje mi się, że to jednak trochę rozczarowujący brak powiedzmy postaci, o których ja bym powiedział, że są gwarantem tu i teraz takiego naprawdę bardzo mocnego poziomu ligowego. Mm, oczywiście o suwałkach też nie mówiliśmy, że, 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 że nie, nie przewidywaliśmy, że oni zaprezentują się aż tak dobrze. Natomiast y, do rzeczy y, z nowych twarzy: w y, Stalinysa, y, Zaciąg Rzeszowski i y, y, właśnie Filip Zaciąg Rzeszowski. No to kogo tam mamy z y, Resowi z poprzedniego sezonu? Mamy z Resowi konkretnie trzy nazwiska. A zmian w składzie było 5, więc można powiedzieć, że ruchy transferowe w kierunku Nysy zdominowali właśnie siatkarze z Rzeszowa. Po jednej zmianie na każdej pozycji, zaczynając od tego, co właśnie ma miejsce na linii Rzeszów Nysa, Zbigniew Bartman i tu jeszcze dodatkowo zmiana pozycji, Bartłomiej Lemański, Marcin Komenda. Oprócz tego z Radomia Michał Ruciak i z francuskiego Jacques Seau, Bentara. Najważniejsza sprawa, kluczowa moim zdaniem, zmiana pozycji Zbigniewa Bartmana z pozycji atakującego na pozycję przyjmującego. Mm. Zdziwiony? Tak, zdziwiony. Co prawda, Bartman to chyba tych zmian pozycji już miał w swojej, swojej karierze kilka. I on tak właśnie od tego przyjęcia można powiedzieć, że wraca do swoich korzeni. A, bo on zaczynał przecież od, od pozycji przyjmującego. Pamiętam, jak na przykład świetnie jeszcze w się Częstochowa grał. Natomiast. No to nie jest też takie oczywiste, że po pierwsze on nigdy nie miał jakiegoś też wspaniałego tego elementu przyjęcia, raczej nadrabiał aspektami ofensywnymi, natomiast no, takie zmiany nigdy nie są łatwe i, i obawiam się trochę, że, 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 że właśnie z tym elementem przyjęcia przede wszystkim w Bartman może mieć problemy. No i tak, ja osobiście jestem zaskoczony, natomiast no, nie jest powiedziane, że, że, że na przykład Bartman w pewnym momencie nie będzie też próbował się na... Pozycji poprzekątnej z rozgrywającym na pozycji atakującego, dlatego że no, nie do końca wiemy, jak zaprezentuje się Wasim Bentara. To jest tunezyjczyk z polskimi, z polskimi korzeniami. Ty chyba kiedyś miałeś okazję też z nim rozmawiać. Tak, tunezyjczyk z polskimi korzeniami. Jego mama jest Polką, ojciec Tunezyjczykiem. Poznali się Państwo w Poznaniu, bo właśnie. Pan tata Wasima przyjechał do Polski na studia, po czym oboje wyjechali do Tunezji i tam właśnie urodził się Wasim. Ma polski paszport, ma paszport tunezyjski, jak sam mówi po polsku, umie mówić, ale nie za bardzo sobie radzi z pisaniem. A... Swoją drogą od takiego czasu marzył, że w Polsce jego idolem, idolem jest Sebastian Świderski. Także pewnie dużą radość mu sprawiła oferta z Nysy. Tak, w, w zeszłym sezonie w Ajaccio, czyli Ajaccio to chyba Korsyka, e, czyli e, wyspa. A, no i w barwach Ajaccio nie powiedziałbym, że był mm, dominującą postacią, no jednak na tle polskiej, dość średniej ligi francuskiej. A myślę, że był solidnym atakującym też na tyle, na ile oczywiście pewne wnioski można wyciągać też z, z, z punktu widzenia takiej analizy statystycznej liczb, e, ale, ale no, to nie było tak, że, 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 że patrząc na jego osiągnięcia e, punktowe, czy też czy też skuteczność, człowiek miał poczucie, że on tę ligę przerastał. No tak, on w sumie w wariach to już był, który z kolei jego sezon we Francji, a ja wcześniej się grał w Szamont i to jest, tak, to jest tak, że ktoś tam nie pełnił w sumie kluczowej postaci, bo i przychodziło mu rywalizować z Winklerem Mullerem, wcześniej jeszcze z boje i to nigdy nie była taka wyróżniająca się postać, ja nigdy o nim nie myślałem w ten sposób, że o, to jest ten zawodnik, który już powinien tę Ligę Francuską opuścić, trafić do mocniejszego zespołu. Dlatego trochę jestem, jestem zaskoczony, że akurat właśnie na niego padł wybór Stalinysa i obawiam się, że to może być trochę pięta hillesowa właśnie tego zespołu. W parze z Łukaszem Kaczorowskim, który też do tej pory w swojej karierze nie miał okazji zawojować naszej ligi. Ja go pamiętam po awansie zawiercia do Plus Ligi, że był w parze z Grzegorzem Boćkiem, leworęczny, atakujący i jakiegoś wielkiego śladu pozytywnego po sobie nie zostawił. Miałem okazję obejrzeć fragment sparingu z soboty z 22 sierpnia Stalinysa z BBTS-em Bielsko-Biała i Łukasz Kaczorowski tam się prezentował słabo. Ja niestety tutaj Twierdzić, że to co pokazał w sparingu się przeniesie na całość jego sezonu, ale ta pozycja właśnie w Nysie wydaje mi się, że będzie mocno problematyczna. W sumie zgadzam się z tym, że może dojść do tego, że Zbigniew Bartman kolejny raz się przekwalifikuje i mhm. będzie musiał być wystawiany po przekątnej z rozgrywającym. Właśnie jeszcze a propos Łukasza Kaczorowskiego, to w, no w zeszłym sezonie pierwszej ligi on przegrywał rywalizację z Bartoszem Krzyśkiem. Bartosz Krzysiek poleciał do Korei, już pierwsze spotkania zanim. Mm, więc tam no tam zdobył chyba 28 czy 30 punktów. Nie wiem, czy w Korei to jest wynik imponujący, czy nie, a, bo, bo, bo tam, na, tam zdarzało się przecież zawodnikom i po 40 punktów czy 50 zdobywać. Natomiast e, natomiast Bartosz Krzysiek, no, on tę rywalizację w zeszłym sezonie wygrywał, a Łukasz Kaczorowski, no jednak, e, znowu no, na tle pierwszej ligi, gdzie no, te wymagania są jednak znacząco mniejsze, też nie, nie, nie prezentował się zbyt dobrze. Więc no, jeżeli okazałoby się, że Bentara nie, nie, nie będzie dawał rady utrzymać poziomu gry na poziomie plusligowym, a dla niego to będzie pierwsze zderzenie z takim poziomem, a jeżeli Łukasz Kaczorowski sobie nie poradzi, no to, no to nagle no, ktoś będzie musiał te punkty zdobywać. No i jest tutaj tak pewna nadzieja też w tym takim zaciągu Rzeszowskim, że Marcin komenda razem z Bartłomiejem Lemańskim, to wydaje mi się, że może być mimo wszystko naprawdę solidna moc ofensywna, oczywiście, no Bartłomiej Lemański ma jednak te problemy zdrowotne, dość regularnie wypada z gry, no i jeżeli będzie zdrowy, no to na pewno jest to kandydat na, myślę, że no bardzo dobrego ligowca, natomiast no tego zdrowia, tego zdrowia mu oczywiście brakuje, no a Marcin Komenda z kolei ten jego sezon w Resowi poprzedni, no to, to sam widziałeś Filip, to chyba nie był, no, nie był dobry. Dużo poniżej oczekiwań. Tak, dużo, dużo poniżej oczekiwań. Po tym no było, nie było świetnym sezonie reprezentacyjnym i bardzo dobrym też w sezonie w gks Katowice. Marcin Komenda jedzie do Nysy się odbudować. No i kto wie, może jeszcze powalczyć o Igrzyska Olimpijskie. Myślę, że po tym, co działo się teraz w sezonie kadrowym, czyli tego sezonu kadrowego właściwie było bardzo niewiele, to mocno się Marcin Komenda od kadry oddalił, bo po prostu nie miał. Okazji, żeby zaimponować Witolowi, Heinenowi. Sezon w Rysowi można powiedzieć, że na stracenie. Na każdym teraz nie ma okazji się pokazać, więc raczej Igrzyska są dość odległym punktem w jego karierze, przynajmniej to w 2020 roku. No i to też w sumie ciekawa sprawa odnośnie tego, kiedy Marcin Komenda w ogóle do Nysy został tak kontraktowany, bo niespodziewanie do Rysowi trafił Fabian Grzyzga i stąd zrobiło się tam za gęsto na pozycji rozgrywającego i dość późno Komenda trafił do Nysy. Jestem ciekawy, co. Miała w planach właśnie ta drużyna, jeśli nie byłby tam Marcin Komenda, no bo zostać z Patrykiem Szczurkiem też dość, mi się wydaje, skomplikowana byłaby ta sytuacja, chociaż, jak też w sumie zauważyłeś, jak rozmawialiśmy jeszcze między sobą, że to jest zawodnik, który daje dużo w bloku, dużo w zagrywce. Tak wynikało z tego, co działo się w pierwszej lidze i to może być taka ciekawa para pod względem tego, że Marcin Komenda do OK Gra sobie regularnie w pierwszym składzie liczymy, że wróci do swojego przynajmniej normalnego poziomu, a Patryk Szczurek jako ten zawodnik zadaniowy, zmiennik może tam coś pozytywnego wnieść. Tak i piątą postacią, e, która dołączyła do Stalinysa, e, mówiłeś pięć postaci, no to tą piątą jest Michał Ruciak, e, Cerra a Czarni Radom w zeszłym sezonie na pozycji libero. No on też już e, na przyjęciu, to już dawno i nieprawda od kilku sezonów na pozycji libero i, i wydaje się, że gra, gra, gra solidnie i akurat wydaje mi się, że no, biorąc pod uwagę gdzieś też aspiracje Nysy i myślę, że o tych aspiracjach porozmawiamy, a do czego mogą, powiedzmy, aspirować, jak my oceniamy ich potencjał, ale wydaje mi się, że, że Michał Ruciak to jest solidny transfer, no i, i on będzie musiał trochę się w przyjęciu pouwijać, jeżeli faktycznie będzie miał obok siebie Zbigniewa Bartmana. No i kogo jeszcze, jak myślisz, bo teraz już możemy przejść do zawodników, którzy grali w pierwszej lidze w zeszłym sezonie i oni pozostali w składzie na przyjęciu. Bartosz Bućko, Łukasz Łaprzyński a i Kamil Długosz. Dla Łaprzyńskiego, dla Buczki to też jest powrót do, 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 do Plus ligi. Też wydaje mi się, że po kilku czy latach. Kamil Długosz był jeszcze w, chyba w Będzinie i na pewno zawiercił na poziomie Plus ligowym. Nie a grał tak. za wiele, ale już z tą ligą styczność miał. Także krótko podsumowując. W zeszłym sezonie para aparatu Bućko, Łaprzyński. Teraz wydaje mi się, że Bartman jest mimo wszystko szykowany na zawodnika do pierwszego składu i z nim w parze widzę Łukasza Łapszyńskiego, a raczej Bartosz Bućko będzie tym, który częściej będzie zasiadał na ławce rezerwowych niż Łapszyński i, i Kamil Długosz to będzie raczej taki czwartoplanowy zawodnik, tam można powiedzieć, więc ja obstawiam, że to będzie para Bartman-Łapszyński. Tak, Łapczyński to też jest zawodnik w naszym podcaście nagraniu z Kubą Bednarukiem, on wspominał właśnie, bo tam zapytaliśmy go o postaci z pierwszej ligi, które on sobie cenił, a no to mówił właśnie, że no takiego Łapczyńskiego to by z chęcią przygarnął do swojego zespołu, no i Łukasz Łapczyński wraca na, na poziom plusligowy i on też, zdarzało mu się mieć naprawdę dobre sezony w, w lidze i no i teraz no, będzie mógł się sprawdzić może trochę też okrzep w, w pierwszej lidze, ja też stawiam na parę Łapszyński-Bartman. O Kaczorowskim już wspominaliśmy, no to środkowi Mustafa Mbaje, Mariusz Szamlewski, Maciej Zajder. W pierwszej lidze para Mbaje z Zajderem to była taka para podstawowa, no i Mbaje no chyba jeden z czołowych blokujących ligi Ty, tych bloków zdobywał na przeliczeniu na set. Bardzo dużo był też skuteczny, raczej jakby miał oceniać, przynajmniej oczywiście na podstawie też, też i statystyk, i, i, i tego, jakie głosy dochodziły mnie, no to stawiam raczej na to, że to Baje będzie w parze z Bartłomiejem Lemańskim, a nie doświadczony Maciej Zajder, no ale myślę, że rywalizacja będzie zacięta. To tak sądzę, że raczej rywalizacja będzie zacięta, ale patrząc po tym, co było w zeszłym sezonie w pierwszej lidze, po statystykach głównie, no to raczej na plus względem Zajdera wyróżniał się właśnie Baje, dlatego sądzę, że to on. Częściej, przynajmniej na początku, będzie awizowany do wyjściowej szóstki obok Bartłomieja Lemańskiego. Tak, Ale jest. Maciej Zajder na pewno nie jest na straconej pozycji. Tak, jak Pudzianow... Pudzianowski zawsze mówił, że on tanio skóry nie sprzeda. <gry> <gry> Więc myślę, że Maciej Zajder też tanio skóry nie sprzeda. No i Patryk, i Patryk Szczurek rozgrywający, o tym wspominaliśmy. a Myślę, że, że on też swoje szanse do gry Dostanie, myślę, że on może być też po prostu solidnym, dobrym, dobrym rozgrywającym. No On tę grę umiejętnie prowadził, w, bo, bo Nysa była najskuteczniejszą drużyną pierwszej ligi. No i drugi libero, Kamil Dembiec. Tutaj myślę, że jednak Michał Ruciek raczej powinien grać dużo. Od, od deski do deski, a na pewno w przyjęciu. Czy tam będzie się rotował z, w obronie, czy, czy będą po prostu tam coraz więcej drużyn gra na dwóch libero. Tego do końca nie wiem. Para trenerska Krzysztof Stelmach, Wojciech Janas, no i Krzysztof dla Krzysztofa Stelmacha, już tak mówiliśmy o tych powrotach, no to to też jest powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej, tak też jakimiś tam różnymi perypetiami. Stęskniłeś się za Stelmachem w Plus Lidze? Znaczy, myślę, że to jest trener, którego miejsce właśnie jest w Plus Lidze i to jest w sumie ciekawy przypadek Beniaminka, który po awansie jako jeden z bardzo niewielu, a przynajmniej pierwszy od bardzo, bardzo dawna, nie zmienia trenera po awansie, bo dużo klubów poprzednich można by wyliczyć, gdzie ten trener, który ten awans wywalczył niestety później szansę nie dostał, a w przypadku Krzysztofa Tremacha jest inaczej. Trener myślę dość ugruntowanej pozycji na rynku polskim jako zawodnik jeszcze za granicą. Tak, nie jest to już, to nie jest to młody trener. Tak to, to jest trener, który już swoje swoje przeżył i, i wydaje mi się, że te doświadczenia już będzie starał się też wnieść. No ja pamiętam, że on w, w, z innych Polem z TSM Olsztyn 6 lat temu zajmował piąte miejsce w lidze, tam bardzo, bardzo dobrze to poukładała, a powiedzmy sobie, no nie wiem, skład moim zdaniem wtedy raczej nie predestynował Olsztyna do, do aż tak wysokiej lokaty, więc myślę, że, że no też z uwagi na to, że to jest legenda trenerska, to, 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 to myślę, że akurat na ławce trenerskiej Nysanie nie mają się o co bać, Natomiast jeżeli to on dobierał skład, no to, to, to wydaje mi się, że, że, że tutaj trochę moim zdaniem zabrakło mi, nie wiem, może odważnych, odważniejszych decyzji, jeśli chodzi o zatknięcie obcokrajowców. Najlepszy transfer według ciebie? Myślę, że wybrałbym mimo wszystko Marcina Komendę. Zbigniew Bartman nie dlatego, że zmiana pozycji i nie widzę tego w jasnych barwach. Wassim Bentara, sporo wcześniej już o nim powiedzieliśmy, że to jest zawodnik, który nawet się nie wyróżniał znacząco we Francji, więc trudno powiedzieć, żeby to było jakieś znaczące wzmocnienie. Bartłomiej Lemański, środkowy, często kontuzjowany, też nie za bardzo. Michał Ruciak, obok Marcina Komendy, to jest nazwisko, które mnie najbardziej zastanawia, ale mimo wszystko patrząc na to, że raczej Najważniejszą pozycją, powiedzmy, że jest rozgrywający, no to tutaj to jest dla mnie zawodnik numer jeden z tych transferów, właśnie Stalinisa. Tylko, że to też, jak przy każdym z tych nowych nazwisk, pojawiają się pewnego rodzaju znaki zapytania, że, że to nie są tacy zawodnicy, przy których ja z całą pewnością powiem, że to będzie wzmocnienie i na nich na pewno można liczyć. Mm, tak. No i też, i też mam takie poczucie, że że, że, że właśnie w przypadku nie wiem, Bentary czy, czy, czy Bartmana no to to raczej nie są zawodnicy, o których można powiedzieć, że oni będą grali lepiej. W sensie oni są już raczej dość, dość ukształtowani też. No a Marcin Komenda to jest potencjał, to jest było nie było gdzieś blisko, najbliżej reprezentacji Polski ze wszystkich zawodników Nysy, ze wszystkich transferów na tu i teraz. I, no i trzeba kciuki za to, żeby się odbudował, no bo tych, tych naszych rozgrywających trochę brakuje, cały czas gdzieś tam lekko pochowani są w w drużynach plus ligi, chociaż zaczynają już się coraz częściej przybijać, no bo tam mówimy o Januszu, mówimy o, o Droszyńskim Wolsztynie obecnie, mówimy o Firleju, więc tam kilku kandydatów jest, natomiast im więcej, tym lepiej, no i tego życzymy Marcinowi Komendzie. Największa strata, no chyba Bartosz Krzysiek. Bartosz Krzysiek, ewentualnie Mateusz Czunkiewicz, ale z tej dwójki na pewno wybrałbym właśnie Bartosza Krzyśka. Chociaż Mateusz Czunkiewicz też po dobrym sezonie, myślę, że fajny dla niego transfer do, do Suwałk, ale mimo wszystko Bartosz Krzysiek, największa strata, też biorąc pod uwagę to, że nie uważam, że został odpowiednio zastąpiony. No właśnie, no ja, ja mam dość podobne, podobne zdanie. No i po dżingielku um, zastanowimy się nad tym, na co stać nysę w nadchodzącym sezonie. Szósty set. Awizowana przez nas pierwsza szóstka to komenda e, po przekątnej z komendą na pozycji atakującego Bentara. Łapszyński razem z Bartmanem na przyjęciu, Lemański Mbaje i Ruciak na Libero. Ym, no i na co wystarczy ta szóstka? Siódemka, no w zasadzie siódemka, bo to, to bo, raz, razem z Libero licząc. Na co to wystarczy? Mam duże obawy o to, czy Stal zdoła się utrzymać w Plus lice. Pamiętam, że jakiś czas temu nagraliśmy taki odcinek, w którym krótko rozmawialiśmy o wszelkiego rodzaju transferach w Plus i powiedziałem, że jestem tymi transferami w Nysie rozczarowany i to zdanie muszę podtrzymać, biorąc pod uwagę, że zawsze się mówi, że Beniaminkowie mają w pewnym sensie trudną sytuację na rynku transferowym, bo późno się dowiadują, że, że ten awans został im przyznany, ale teraz Aż tak źle nie było ze względu, że cały, właściwie, rynek transferowy został wstrzymany przez epidemię koronawirusa. Przez kilka miesięcy z różnych stron dochodziły głosy, że rozmowy transferowe są zawieszone, i też nawet biorąc pod uwagę, jacy zawodnicy wciąż są wolni, i też to jacy zawodnicy, moim zdaniem, dobrzy, którzy mogliby ten zespół wzmocnić, trafili do klubów, które mam wrażenie są konkurencyjne ze stalu są w sensie takim, że gdyby się Nysa postarała, to nie wiem, obstawiam, że jest szansa, żeby ich ściągnąć, no to patrząc, że przy każdym z tych pięciu nazwisk można postawić taki znak zapytania, że coś tu może nie wypalić, no to sądzę, że można było to okienko transferowe wykorzystać lepiej. Tak, dużo znaków zapytania i moim zdaniem też trochę mało przestrzeni, to co mówiłem już przed chwilą na, na, na rozwój części zawodników. A dlatego no, stawiam na trudny sezon. I ja nie chcę mówić, że Nysa jest dla mnie takim wiesz, no, zupełnie murowanym kandydatem do spadku. W zeszłym roku była Bydgoszcz i, no, i potwierdziło się dokładnie to, co mówiliśmy my, to, co mówili eksperci, to, co wy mówiliście, nasi słuchacze na Twitterze, że, że Bydgoszcz spadnie. Tutaj ja nie, nie, nie skreślam nysy. Jakby ja nie mówię, że oni na pewno muszą spaść, natomiast, no, jakbym miał przewidzieć, w których rejonach się znajdą, no to raczej powiedziałbym, że ta jednak walka o utrzymanie do samego końca może trochę pomoże takich powiedzmy, no, rytm Beniaminka, trochę taki efekt świeżości. E, kibice spragnieni, e, właśnie, do, powiedzmy, wspierający bardzo mocno swoją drużynę i spragnieni. Sportowych emocji i na tym najwyższym poziomie rozgrywkowym, no w Nysie na pewno łatwo grać się nie będzie, natomiast no z tym elementem hali, no to też bym tego aż tak mocno nie przeceniał. Jeżeli sportowo nie wystarczy, to choćby i żarli, parkiet, to, to, to po prostu, to po prostu no, sportowo jest dość średnio. No i moim zdaniem to, to miejsca 13-14, no, może 12-14, jakby miał oceniać tu i teraz. To tak, tak krótko mówiąc tak, miejsca 13-14, ale jeszcze wracając do tego okna transferowego, no to przedziwna sytuacja, żeby klub zostawił sobie jeszcze dwa wakaty na pozycji obcokrajowców, na tak to nazwę, pozycja obcokrajowców, no bo tylko Wasim Bentara, czy chociaż z polskim paszportem będzie grał jako obcokrajowiec, no a jeszcze dwa miejsca do wykorzystania, jest to, Doś, do, dosyć chyba rzadko spotykana sytuacja, żeby nie być gołosłownym. Nie wiem, Mitja Gasparini chociażby trafił do Ligi słoweńskiej. Herman Zegleskans do Olimpiaku, Olimpiakosu Pireus, Lincoln Williams do Ligi Francuskiej, Simon Hirsch do Ligi Francuskiej. No, nie wydaje mi się, żeby to były nazwiska, które byłyby gorsze od Basima Bentary, a tak, też Michał, sąby, że... Michał Filip jeszcze jest na rynku. Hmm, A czy ok. no teraz trochę za późno się to okazało? No, bo co, są dwa kontraktywne się podpisane. No tak, raczej Ale raczej Michał ale, już... No tak, no się no, ale, się ale akurat też nie, nie przyjdzie. Kaczarowski był drugim atakującym w zeszłym sezonie. Nie sądzę, żeby akurat no, on był jakimś bardzo dużym obciążeniem dla finansów. Natomiast no, mhm. życzę Nysie, żeby nie musiała odwoływać się do gdzieś transferu w trakcie sezonu, ale no, moim zdaniem to jest zbyt konserwatywny skład. Jakby miał po prostu powiedzieć, to jest skład, który moim zdaniem Stelmach postawił na zawodników, których on po prostu zna, a tak jakby nie wiem, no, nie ufał, nie chciał poszukać kogoś, no a mówię, no będziemy rozmawiać o Będzinie, będziemy rozmawiać o Lubinie, no, no, tam naprawdę, no Bednaruk próbował szyć, tak, próbował gdzieś tam, nie wiem, ściągać się, Liga Brazylijska się posypała finansowo, no, to też nie jest tak, że w tym, w, w tym, tym okresie pandemii nie było okazji transferowych, takich powiedzmy, nie wiem, ciekawych nazwisk, które mogłyby, nie muszą nawet, ale mogłyby dać trochę kolorytu też, więcej szatni. Zobaczymy, czy wyjdzie na, na Krzysztofa Stelmacha. Jakieś końcowe uwagi jeszcze? Filip? Końcowe uwagi? Nie, nie mam końcowych uwag. W sumie właściwie się zgadzam z tym, co ty przy tym powiedziałeś, że podstawowym problemem dla drużyn, które nie zbudowały najmocniejszych składów, będzie to, że zabraknie tym razem Blidze BKS-u Wysły Bydgosz, czyli takiego wyraźnego outsidera, jaki był w zeszłym sezonie. I to sprawi, że będzie nerwowa walka o utrzymanie, i myślę, że mocno w tej walce właśnie uczestnic uczestniczyć będzie Stalinysa. Um, no i taki jest nasz typ. Wypowiedzcie się też oczywiście w ankiecie na, na naszym Twitterze. Będziemy, będziemy oczywiście to nasze nagranie. Um, udostępnimy na Twitterze, no i tam na Twitterze oczywiście też myślę, że um, obrazy z składy, składy na nadchodzący sezon, trochę takich informacji dodatkowych, taki dzień ze stalą Nysa, um, więc, więc, więc śledźcie to i um, no i dajcie znać, co sądzicie o potencjale zespołu z Nysy, czy się z nami zgadzacie, czy się z nami nie zgadzacie. Jak zwykle bardzo nam zależy na tym, żebyś, żebyście aktywnie angażowali się też wy w to, co mówimy i to, jak opisujemy siatkówkę ligową. No a tymczasem, za ten krótki odcinek, pierwszy z cyklu przygotowań do Plus Ligi czy odliczania do Plus Ligi o Stalinysa. Dziękuję. Piotr Złoch i Filip Korfanty.